Myśmy usiedli Gimper, odpaliłem i napomniał o Maciejczaku. Co Gimper zrobił z tym Maciejczakiem? W którym to jest widzowie filmie? W tym. Wideo. Poczekaj, tu jakiś MMA, to mnie nie interesuje. To koniec TV gry. Pokaż, co Gimper powiedział na ten temat. Wczoraj wchodzę na Discorda z Maciejczakiem Grand Spo i on mówi: ty, widziałeś, jak mnie Gimper pchnął pod auto znowu? A ja mówię: nie, o co chodzi? Samo chciałbym móc powiedzieć o kanale TV Gry, którego swego czasu byłem naprawdę ogromnym fanem. Niestety, od czasów odejścia jednych z najbardziej lubianych i rozpoznawalnych redaktorów, czyli Heda, Gambrinusa, Fangotena czy Kacpra Pitali, wyświetlenia i wyniki kanału TV Gry bardzo... O chłopie, jaki tu jest ogromny spadek. W którym roku oni odeszli? Czy to jest moment, w którym oni odeszli? To jest spadek z 20 milionów miesięcznie do stary 2 milionów miesięcznie. To jest 10-krotny spadek. Ej, dobra, to słuchajcie tego, widzowie. Ja wam pieniężnie powiem, jak to wychodzi. Na dobrze zmonetyzowanym kanale, na przykład jak na moim, gdzie ich kanał mógł być, mi się wydaje, nawet jeszcze lepiej zmonetyzowany, średnio z 1 000 000 wyświetleń, wiecie, ile wpada siana? To ja wam powiem, ile tu siana przypadło miesięcznie. Jak widzowie obstawiacie, ile wpada siana z 1 000 000 wyświetleń na YouTubie? Z takiego kanału, który faktycznie trafia do dorosłych osób, ma dobrze ustawione reklamy. 10 000 widzowie, no. 1 000. Chłopie, proszę cię. 10 000 widzowie wpada. Zależy też, wiadomo, jaki jest okres reklamowy, zależy od tego, jak długie są te materiały. No to tak trzeba liczyć w okolicy 10 000. Jak dobrze pójdzie, jak jest na przykład dobry miesiąc i mamy jakiś lepszy watch time wyrzucony, to nawet i 15 000 idzie wyciągnąć, no nie, z 1 000 000. Więc teraz tak, oni spadli chyba do 2 000 000 na tym etapie, z tego co pamiętam, co sprawdzałem. Mieli 20 widzowie, 18. To jest spadek. To jest, widzowie, spadek o 180, no jakieś 200 tysięcy miesięcznie trzeba liczyć. Mniej. Ja pierdolę. Słuchajcie, że TV Gry jest takim Januszeksem, że... pozwalając odejść kilku osobom z TV Gry, straciło 200 000 miesięcznie średnio. To nie, nawet jakby im dali po 20 000, to i tak by byli 100 do przodu. No ale tak to jest, jak jest się Januszeksem. Ja pierdolę, czemu oni mi nie oddali po prostu 30% AdSense'a z filmów i tyle? Dlaczego? Oni by nadal wyszli na tym totalnie na plus. Oni są 200 000 miesięcznie w pizdę, widzowie, to są 2 miliony rocznie. A wystarczyło, żeby im procent AdSense'a pewnie oddali i by byli zadowoleni z tego. Nadal by sobie chłopaki robili na swój kanał, bo prowadzili te swoje kanały. Ale tutaj by, chłopie, i TV Gry by były zadowolone i my byśmy mieli lepszy content. No dobra, zobaczmy, co jest dalej. Spadły. Podobnie zresztą, jak zdaniem wielu widzów, jakość materiałów produkowanych przez pozostałych na kanale twórców. Jak się okazuje... Dlaczego Maciejczaka dali? Kifer! Dlaczego akurat chcę wieść? Dobra, to tak, zacznijmy od tego. Było już raz drama w Polsce, że ktoś napomknął o jakości wideo na TV Gry i wstawił do miniatury jednego z prowadzących i wiadomo, jak się to skończyło. No kurwa, jest to firma, jasne, oceniajmy ich jako firmę, jako twór, ale nie odbijajmy tego na prywatnych osobach, no nie? No tutaj no odbiło się to trochę na Maciejczaku. No powiedział, że spadła jakość, po czym pokazał Maciejczaka, no nie? Wystarczyło tu nic nie pokazać, albo pokazać na przykład przebitkę z siedziby i by było wiele lepiej, moim zdaniem. Kurwa, no że Gimper coś takiego zrobił. Stałych na kanale twórców. Jak się okazuje, to nie koniec złych wieści, bo z ekipy TV Gry zdecydowały się odejść kolejne dwie bardzo lubiane i kojarzone mocno z marką osoby. Mowa tutaj o Jordanie oraz o panu Mateuszu, którzy podobnie jak ich redakcyjni koledzy po fachu zdecydowali się pójść w swoją stronę. Tym samym dla wielu fanów jest to symboliczny koniec kanału TV Gry, co potwierdził nawet Michał Mańka w najnowszym filmie na kanale, w którym informuje o odejściu kolegów redaktorów. Jest to koniec TV Gry, bo będziemy zaczynać coś zupełnie nowego, co nie będzie miało aż tak wiele wspólnego z tym. Jezu, ja bym podkreślił jeszcze 30 razy, że to jest
koniec TV gry, to na pewno ludzie to dobrze zaabsorbują emocjonalnie, nie? Dotychczas, bo to, że kończymy TV gry, to jest jedno, ale zaczynamy właśnie ten zupełnie nowy rozdział, który dla mnie trochę ironicznie nazywa się TV gry 3.0. Teoretycznie są jakieś plany na kontynuowanie działalności i skład ma zostać uzupełniony nowymi osobami. TV gry ma przechodzić pewną przebudowę i próbować walczyć o uwagę widza. I ja osobiście, jako wielki fan działalności twórców przez lata, trzymam życzę jak najwięcej sukcesów, ale ciężko oprzeć się wrażeniu, że to już nigdy nie będzie to samo. Jak mawia klasyk, coś się kończy, coś się zaczyna. I... Wiecie co, ja wam powiem, ja to bym naprawdę zobaczył, z uwagi na to, że Gimper kilka kanałów prowadził, siedzi 10 lat na tym pierdolonym YouTubie, jak on by skomentował po prostu ogół podjętych decyzji przez TV gry. Giga czekam na to, naprawdę. Jestem ciekawy, jak on by to serio skomentował, jak on by to rozłożył na czynniki pierwsze. Jak on by skomentował te ich wideo i jakie na przykład rady albo decyzje by podjął, gdyby on był na miejscu Michała Mańki teraz, no nie? No bo ja wam to mówiłem już w poprzednim materiale, no niestety mi się wydaje, że Michał Mańka nie do końca czai YouTube'a, nie wie jak targetować te treści i to wideo najnowsze, które wypuścili, jest po prostu bardzo nisko jakościowe i tam jest dużo do, i tam jest bardzo dużo do naprawienia. No i sprawa jest taka, że jak jesteś profesjonalnym kanałem jak TV Gry, to nie możesz sobie zatrudnić nowych osób, które nauczą się pracować na YouTubie i nauczą się robić tego typu materiały, tylko pasowałoby, żebyś sobie zatrudnił profesjonalistów, bo no widać to, jaka była różnica w wyświetleniach pomiędzy 2021 a 2023 rokiem, no nie? To my nie mówimy o kręceniu sobie filmików, nie, my widzowie cały czas mówimy o wytwórni filmów, która waliła no dwie bańki rocznie, nie? To, jak już zarabiasz na samym tworzeniu filmików dwie bańki rocznie, to nie jest byle co. To nie zatrudniasz sobie kogoś, kto weźmie 3,5 na rękę i będzie ci kręcił filmiki do internetu, bo wychodzi na to, że jednak nie w taki sposób to funkcjonuje. YouTube jest bardzo kompetytywny obecnie, każdy walczy o tę uwagę widza, każdy walczy o te wyświetlenia, no i to nie jest moment, gdzie po prostu masz kanał i coś na niego nagrywasz, nie. To jest moment, w którym masz kanał i nawet jak masz 1 000 000 subów, to musisz codziennie i każdym filmem walczyć z każdym innym twórcą o uwagę widza. A jak na razie TV Grom to nie wyszło dobrze. Ten film chyba ich teraz pierwszy z nowego tego sezonu, ma 50 tysięcy wyświetleń po 2 dniach już chyba. No ale po komentarzach widać, jaki jest ogólny tego odbiór. Ja wam mówię, że drugi nie przybije 20 tysięcy, jak go wrzucą. Wydaje mi się, że najlepszą sytuacją, jaką by było i najlepszym wyjściem, jakie by mogli zrobić, to by po prostu wypierdolić kolejne odcinki i nawet nie uploadować. Jak je uploadują i to będzie miało nadal taką samą formę, to nie będzie ścięty do 15 minut, tylko to nadal będzie 40-minutowy materiał, taki o niczym, to potwierdzają się moje słowa, że oni nie mają pojęcia, co robią teraz TV gry, nie? Totalnie. Ale zobaczymy, jak będzie. Jak nie wrzucą kolejnego, to będzie dobra decyzja. Jak wrzucą kolejny, to będzie zła decyzja. Jak wrzucą kolejny i chociaż go spróbują lepiej zmontować i skrócić, to też będzie dobra decyzja, moim zdaniem. Ale co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Ale że Maciej Czaka, tak, Gimper, Maciej Czaka.